Hej, witajcie. Właśnie skończyłem odcinek stamtąd. Teraz jestem tutaj. Kapnąłem się, że nawet go nie rozpocząłem. Więc tak go rozpoczynam w jakże dziwaczny sposób. Skończyłem właśnie łowić, więc wiem, co już złowiłem. Wy nie wiecie, więc będę was trzymał w niepewności. Ale mogę wam tylko powiedzieć, że na pewno coś się działo. Tak więc oglądajcie i zapraszam do odcinka, który ma zmienioną formułę. A jak zmienioną? Dowiecie się w sumie oglądając dalszą część materiału. Także... Siedź. O, konek. Ale... puścił. Ale był, widzieliście sami. Ale to nie był duży, taki 20 cm, to się nie spieszyłem z jego wyjęciem. Ale był, zameldował się, także fajnie w opadzie uderzył. Zobaczymy, co dalej będzie w tym spontanicznym wypadzie. Są takie wody, które odpalają się dosłownie tylko, można powiedzieć, w jeden miesiąc. Ryba pojawiać się może tylko przez krótki okres. Na przykład tutaj, w momencie przed tarłem, kiedy ta ryba się gromadzi, jest pewien okres, w którym żeruje. Tutaj praktycznie tylko wiosną możemy spotkać ryby. Później jest ciężko. Szczupaki, okonie się oddalają gdzieś bardziej środka zbiornika, który jest niedostępny, bo tutaj z łodzi nie można łowić. Więc jest tutaj jeden okres praktycznie w roku, kiedy można połapać. Zerwałem, wybaczcie, musiałem skończyć monolog, ale chodziło mi o to, że jest spora grupa osób, która myśli, że na danym łowisku na przykład nie ma ryb. A to jest nieprawda, po prostu są, tylko biesiadują, że tak powiem, w innych miejscach, a pojawiają się w tych dostępnych dla wędkarzy często tylko na chwilę. Tylko 2-3 miesiące w roku na 12 może dawać ryby w pewnym określonym miejscu na zbiorniku. Także zanim powiecie, że na waszym zbiorniku nie ma ryb, sprawdźcie to sami, łowiąc co roku w inny sposób może, w innych miejscach. Prawda jest taka, że w każdym zbiorniku są ryby i musicie po prostu próbować, a nie mówić, że nie ma ryb. Taka dzisiaj lekcja, a ja łowię dalej, spontaniczny wypad. Mam nadzieję, że wyjmę jakąś rybę, kiedy woda się robi ciepła i jeszcze zbiornik nie jest zarośnięty w tej partii, bo tu jest płytko akurat. Metr, półtora, to po prostu to jest idealny okres na tą wodę. Później zarasta, nie ma jak łowić, ale w tym roku będę próbował też na popery, na, słuchajcie, przynęty powierzchniowe. Tak więc zobaczymy, czy obalę ten mit, który dzisiaj stworzyłem, że tutaj ryba żeruje tak naprawdę tylko wiosną. Drapieżna. Teraz zmieniłem na małą obrotówkę z chwościkiem. Zobaczymy, co ona będzie dzisiaj tutaj nam dawała za rezultat. Jest ona jeszcze mniejsza, powinna też w ogóle nie selekcjonować ryb. Podejrzewam, że jakby jakaś się agresywna wzdręga trafiła, to i ona mogłaby na to zażreć. Bo jest to mała po prostu przynęta z chwościkiem. Wzdręgi chyba lubią takie przynęty, chociaż nie jestem w sumie pewien. Siedź. Jest okonek. Ale fajnie bije głową. Agresywny. Weźmiemy pobieraczek. Kurde, zaplątał się o tą. Chodź tutaj, mały. Chodź tu, mały. A jest, 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 jest. Fajny okonek. Wsadzę do go do podbieraka. Robimy zdjęcie pewnie na miniaturę. I patrzcie. Kilka godzin łowienia i są spoko. Wyniki. Drugi okonek. Zobaczymy, co będzie się działo dalej. Godzina 18, już mamy fajnie, bo kurde, ten dzień trwa trochę. Już nie jest taki krótki jak zimą, że po prostu kończyłeś lekcję czy pracę i już nie mogłeś zupełnie łowić, żeby było ciemno, jak w dupie. Tak więc teraz można. Robimy fotkę. Spójrzcie na tego okonia. Już fajne są te okonki, bo agresywnie uderzają w przynętę.
to już nie jest to, co zimą, to już nie są delikatne brania. Już czuć tego powera. Spójrzmy, ile w ogóle ma ten okoń jeszcze tak na szybkości. I zwrócimy mu wolność. Nie, plaskaj się tu. Chcemy cię tylko zmierzyć, zobaczyć, ile masz. Być może jesteś największym na tym zbiorniku, chociaż wątpię, 24,5 centa. To co, łowimy dalej, czy już nie? Nie, chyba już nie. Co wy? Ależ oczywiście, że tak. Zaśmierdziało mułem, bo tu jest, kurde, taka grząska powierzchnia, na której się robi zdjęcia z rybami, można powiedzieć. Ale powiem wam szczerze, że to jest takie książkowe właśnie miejsce na okonie wiosną. Płcizna, mielizna. Już po tarle albo przed. Te rybki tutaj właśnie w takich miejscach siedzą. Jak to jutro z tym jutrem? Nie uwierzysz, jakie tam klenie pływają, a jakie to jest małe i płytkie. No, słuchaj, jesteś na głośnym mówieniu? Tak. A no do ryby się ja słyszę. Bo łowię ryby ogólnie. A nie, spoko. No weź sobie woblerki, takie powierzchniowe. O, ja mam osy, będę wypuszczał je, co nie? Odsieka. No. No i ogólnie obrotówki małe, coś tego typu. Później pojedziemy nad Wisłę na sam koniec, tak planują chłopaki. No generalnie wyprawa jest kleniowo-jaziowa. No, to jest mikroflex. No to ja mikroflexa biorę. A. Dobra, to trzymaj się, hej. Ale tu jest ciśniutka woda. W miarę, jak na ten zbiornik. No już zwarci i gotowi do obmówienia taktyki na jutro? No dobra, no to słuchaj. Ja czuję się świetnie i w ogóle jestem tak najarany już na jutrzejsze łowienie, że jeszcze nawet nie skończyłem łowić. Tak więc dwa telefony wykonane na jutrzejsze połowy. A ja jeszcze chcę złowić trzecią rybę, w sumie to drugą, bo ta pierwsza się zerwała. Generalnie tak, chcę złowić i też kończymy ten odcinek. Ogólnie to było dużo teorii, mi się wydaje, niż praktyki dzisiaj. Więcej było teorii. No i tak, i co? I ogólnie dajcie znać, jak wam się takie spontaniczne filmiki podobają, tak bardziej w formie vloga, bo jest więcej łowienia niż więcej gadania niż łowienia, o to mi chodziło. I tak, tak to się prezentuje, tego typu odcinek, więc dajcie znać, słuchajcie. I co? A ja jeszcze chcę złowić ostatnią rybkę i szykujemy się na następne wędkowanie. Jutrzejsze. Ej, nic tutaj się nie dzieje. Liczyłem na to, że tutaj właśnie będą lepsze wyniki. Idziemy jednak na tą pierwszą miejscówę. Mordzie, jedziemy na pierwszą miejscówę, jeszcze raz. Idziemy w sumie. Tak często jeżdżę ostatnio samochodem, że już nawet nie wiem, co znaczy iść. Oczywiście żartuję. No i zobaczymy na tej pierwszej miejscówce, czy wpłynęły jakieś fajne nowe okonie. Przy okazji zgubiłem zakrywkę do kamery gdzieś, może akurat znajdę tam. No i patrzcie jednak, jak było to słoneczko, to te rybki były aktywniejsze. Od razu bam, branie. Później zająłem się kamerą, zrobieniem fajnego zdjęcia z oksem. I po 15 minutach takiego ogarnięcia się później, jeszcze wiecie, schowania z powrotem wszystko. Bo jak mam rybę, to generalnie cały sajgon się robi wokoło. I później go ogarniam z 15 minut.
No i właśnie po tych 15 minutach już troszkę zaszło słońce właśnie. I ogólnie to właśnie w tym momencie, jak już znowu zacząłem łowić po tej przerwie, zaszło słońce, już były gorsze wyniki od razu. Praktycznie zerowe, tak samo teraz jest. I możliwe, że ten wieczór nie pobudzi. Nie będzie tak zwanej wieczornej uczty. Być może dzisiaj okoniowej, więc zaraz będzie trzeba spadać, kończyć ten odcinek. Dziękuję, że wytrwaliście do końca. I zaraz sobie porozmawiamy jeszcze trochę więcej, jakby tego było mało w dzisiejszym odcinku. Ale porozmawiamy sobie trochę więcej, jeszcze powiem kilka najważniejszych w sumie spraw z dzisiejszej, tutaj, z dzisiejszego odcinka. Tak więc zostańcie, musicie wiedzieć, co to za sprawy, ściśle tajne. Dobra, nie ma w sumie co rozciągać tego odcinka. Bateria się kończy w kamerze. Przynętę zerwałem, o coś cuchnącego zahaczyłem, jakąś reklamówkę starą. Jeszcze dodatkowo słońce zaszło i ryby przestały brać. Tak więc to słoneczko dzisiaj, po kilku dniach zimnej, brzydkiej pogody, pobudziło okonie do żerowania. W przeciągu pierwszych 5 minut miałem 2 brania. Jedna ryba wyjechała, jedną się udało złowić, drugiej trochę odpuściłem, tej pierwszej trochę odpuściłem, bo była to taka 20, ten był trochę większy, to trzeba było go trochę szybciej poholować, wyjąć z wody. No i miałem wspomnieć o ważnych sprawach. Taką ważną sprawą jest to, że od teraz już przechodzimy na czas letni, więc będą 2 odcinki tygodniowo. Jeden odcinek tygodniowo będzie się pojawiał na tygodniu. Będzie to taki odcinek, gdzie po prostu po szkole, po pracy łowię i na spontanie łowię, nie bez żadnego scenariusza, bez żadnych fajnych ujęć, surowy materiał, ale z rybami, dzisiaj była na przykład. Takie materiały będą się pojawiać na tygodniu, a z takie bardziej z serduchem, z fajnymi ujęciami będą się pojawiać na weekendzie. Tak więc jest się i tak z czego cieszyć, mimo że jeden materiał będzie trochę odbiegał poziomem od drugiego, to myślę, że wszystkie będą ciekawe. Ja się z wami żegnam, dzięki za dziś. Zachód słońca, przepiękny, pomarańczowe niebo, błękit. Ten błękit zmieszany z pomarańczą sprawia, że się wzrusza. Jaki piękny widok. Nie, a tak na poważnie, trzymajcie się. Sayonara. Widzimy się jutro. Widzimy się w kolejnym odcinku. Prawdopodobnie będą to klenie i jazie, na które się w międzyczasie umawiałem, łowiąc ryby i rozmawiając przez telefon z ziomeczkami. Tak więc widzimy się już niebawem na klenio jaziach. Mam nadzieję, że coś złapiemy fajnego. Trzymajcie kciuki za ten wypad następny. Tak? No i... Sayonara.